Osoba, która doznała wskutek wypadku ciężkich obrażeń ciała, wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia i rehabilitacji, które umożliwią powrót do sprawności sprzed wypadku. Koszty takiej rehabilitacji to są kwoty często sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zdarza się, że są to kwoty, które przekraczają setki tysięcy złotych. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często taki pacjent nie ma możliwości podjęcia skutecznej rehabilitacji, czyli to, co fundusz oferuje poszkodowanym, nie daje w ogóle żadnych szans na powrót do sprawności sprzed wypadku. Jeżeli mamy osobę poszkodowaną na skutek zdarzenia, przykładowo komunikacyjnego, i osoba taka nie jest sprawcą, może ona wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot poniesionych kosztów, a ubezpieczyciel ma prawny obowiązek, żeby te koszty zwrócić. Dotychczas były z tym problemy, czyli ubezpieczyciele nie zawsze byli chętni na wypłatę wysokich kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji, zasłaniając się możliwością skorzystania z placówek publicznych. Jednakże orzecznictwo sądowe poszło w kierunku takim, że osoby najciężej poszkodowane nie muszą się martwić o zabezpieczenie środków na leczenie i rehabilitację i takie środki powinny być wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń.